Na relację zaprasza Indeko, producent szaf i garderób na wymiar. Krzysiek, troszkę zwariowane te warunki. Jak oceniasz ten swój skok w tej pierwszej, jedynej serii? Znaczy skok taki w miarę poprawny. Tam było takie trochę, że czułem, że za bardzo do przodu już leciałem przed samym odbiciem i to odbicie nie było takie jak powinno. Ale ogólnie skok w porządku. Według tamtych wskaźników miałeś właściwie wiatr w plecy. Czy jakoś czułeś, że nie jest pod narty? Znaczy tego nie czułem, no. Tam strasznie nisko leciałem i tak siłą woli trochę uleciałem, no to więc coś tam może było, ale nie wiem. Czy uważasz, że warunki w ogóle są sprawiedliwe, czy powinno się tutaj kończyć taki konkurs? No wiadomo, że nie są, no bo to widać, no niektórzy mają huragan pod narty, niektórzy cicho i to na pewno trochę wypacza wynik. Widziałeś ten skok Kamila? Tak. I co, według ciebie tam był jakiś błąd, czy to po prostu taki podmuch dostał Kamil? Znaczy, no nie wiem, ja tam się nie przeglądałem, co tam zrobił. No skok się wydawał w porządku, bym powiedział, że bardzo fajnie wyglądał. No tam na pewno musiał dostać jakiś, bo niemożliwe, żeby tak tą nartę mu zwiało. Tutaj mimo wszystko w naszej drużynie wyróżniasz się tak bardzo na plus. Czyli wydaje się, że może na ciebie też liczyć w konkursie drużynowym. Czy czujesz, że właśnie będziesz tutaj takim mocnym punktem? No ja się staram dawać ciebie wszystko i fajnie, że tak wszystko coraz lepiej wygląda. No, mocnym punktem, czy będę, no, będę stary, skakał tak samo i zobaczymy, co będzie. Dziękuję i życzę powodzenia jutro. Nie, dziękuję.